Dobra, zobaczmy to, nie ma co pieprzyć. Awantura oka, 173 odcinek, czyli następny po tym, co ostatnio oglądaliśmy. Może jakieś fajne rzeczy będą. Poprzewijam trochę te początki, żeby były, wiesz, tylko soczyste mięso, rozumiesz? Partiatik! Live! Losuję pierwszą kategorię. Słychać to? Ale cicho macie, ty. Co tak cicho u was? I tak cicho u was. U mnie głośno. Dobry wieczór. Witam. Dobra, poprzewijam te intra zaraz. Iluj. Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Jaką niespodziankę przyniesie nam witam Sparta. Sam jestem ciekaw. Siemo Feniks, tak, tak. To nowe emocje, nowe doświadczenia. Lekarz Piaseczna. Ole macha. Małgorzata Konopka, ekonomista z Poznania. Czekajcie, przedstawienie zawodników jest bardzo ważne, musimy zobaczyć. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantury o kasę. A w niebieskich zasiadają Jacek Jurewicz, informatyki i matematyki z Warszawy. Podsiadło. Maturzysta z Olsztyna. A czemu tak rękę trzyma? Chciał być pierwszym memem w Polsce? Panna Rams Niemczewska, inżynier informatyk z Katowic. Tak. I Michał Fachulski, lekarz. Kosmita! Zielonito, a może? Konopka, ekonomista z Poznania. Marlena Krzemińska, przedsiębiorca z Piły. Mirosław Grabowski, inżynier zootechnik z Piły. I Piotr Krzemiński, pracownik firmy handlowej. Rzuci to Norbert Krzywniak, student. Norbert! Kapitan drużyny. Ole ma brodę! Potężną! O, Ferdek. Dobrze. Dobra, Ferduciek. Dobra, team żółty najlepszy. Norbert, Brodacz. Będą walczyły o wejście do finału. Ferdek. To pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta. Żółci faworyci, no. A my witamy mistrzów awanturo kasę. Po raz szósty. Witam Wilczelek. Siódmy? Kamila Zędkowska, Marcin Bielicki, Wojciech Kupidura. A to ci co fartem wygrali ostatnio? Dobry wieczór. Dobry wieczór. To są ci co kupili chyba ogórka na koniec tamtego odcinka, tak? A i tak wygrali. Ogórka se kupili, ty. Morda się cieszy. Jak grać, żeby wygrać w awanturze o kasę? To ja mam to poradzić. Po prostu grać tak jak my. Czyli jak, panie Mieczysławie, no niech pan uchyli rąbka tajemnicy. Panie Krzysztofie, dobra. Ja tego nie wymaga. Skipnę tutaj już do zadań, ty, bo teraz będą pieprzyć jakieś tam farmazony. Także no. Ta drużyna, która będzie bogatsza po szóstym pytaniu, zmierzy się z naszymi mistrzami w finale. Losuję pierwszą kategorię. Siema, witam cię. Specjalnie dla mnie konto założyłeś? A widzisz, bo ja dla ciebie też. Także mam na ciebie oko. Motoryzacja. Motoryzacja, ty. Pierwszy etap. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Dobra, żółci musimy wygrać. Chłop bez energii tam przyszedł, to on wie, że to jest w telewizji? Debil. Co on robi, ty? Na pogrzeb przyszedł czy do programu Iwisza? Zaraz mu przypieprzę, ty. Dobra, dawaj tam na pierwszej. 1200 żółci. 1200 po raz drugi, 1200 po raz. Dobra! I żółci 2700 mogą się tak ozgarnąć. A więc szansa dla żółtych na objęcie prowadzenia w grze. Jaki mod? A, kądziu, kazeta zapytaj. Z którego kraju pochodzi kierowca rajdowy Markus Gronholm?
Dobra. Markus, typowe imię włoskie. Z Włoch. Markus. Chłopie, Markus to jest Włoch. Niemieckie nazwisko Gronholm. Na pytanie odpowie Norbert. Prosimy pana, o. Panie Norbercie. Markus Gronholm z Grecji. Z Finlandii. Mistrzowie? Tak jest. Co? A bo pewnie imigrantów starych ma. No, ale z Włoch imigrantów. 700 zł zasila konto drużyny żółtych. I obejmują prowadzenie w pierwszym etapie 6,5 na koncie. Na pewno z Włoch. Za nimi niebiescy, no, bo to jest włoskie imię. Oszczędzali pieniądze w poprzedniej licytacji 4600 i zieloni 3900. Kolejna kategoria po krótkiej przerwie. Zaraz. No ja pierdzielę, już przerwa, 7 minut program trwa, ty. I zieloni 3900 zł. 5 kategorii do końca tego etapu. Ty mówiłeś Finlandia? Ładnie, zgarnął być 2700. Czy tam ile było? Tak, Fenix, dalej Minecraft. Mity i dzieje starożytne. Jakie proste! To jest, chłopie, ja bym tak, albo zbejtował i Alin poszedł i zgarnął wszystko. Bejcik po 1000 każdego. Przecież to jest najprostsze, wiesz. 1100 zieloni. 1200 niebiescy. No i po 1000! Wabank! Szybko! Ty brodaty gównie, Norbert, też tam kibicuj. Co oni robią? Norbert, broda i Ferdek i w dupę gówno wielkie. Jakie imię nosiła córka Priama, której przepowiedniom nikt nie dawał wiary? To jest proste! Priam, to jest męskie imię? Jak to córka Priama? Coś tu nie gra. Kiara? Nie, dobra, panowie, żartowałem z tym, Alin. Kassandra? Co odpowiesz? Skąd oni to w dupę wiedzą? Niebiescy odpowiadają, na pytanie odpowie Jacek. Jest to Kassandra. Oczywiście! I on wygląda jak ojciec tego, Tonego Starka, nie? Młody. 2600 zł zarobili teraz niebiescy. Mają 6200 zł więcej mają żółci. Ale bezkarny. A 2800 jest na koncie zielony. Ojciec Tonego Starka Polsce. Zanim uciekł do USA. Wiadomo. Tym razem mamy piłkę nożną. Dobra, ja bym już pasował. Piłka nożna to lepiej gówno kopać na boisku niż piłkę. Rozpoczynam szczerze. Rozpoczynam licytację. Zielony czysta. Dobra próba, panie Mirosławie, bardzo dobrze. Biorę po 200 zł stron każdej drużyny. I słucham państwa. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. Chyba, że w bramie z kolegami. W bramie można kopać piłkę. I po raz... Jakie grosze! Narodowy polski sport! 300, 400, 500, właśnie widać. Tacy kibice w dupę, jaka drużyna. No dobrze, 1200 w puli, jakaś taka umowa tu była. Co ty gadasz, Kecy? Cicho jestem dzisiaj. Oto pytanie. Z którego kraju pochodzi piłkarz Wisły Kraków? Kalu Ucze. No, fajne pytanko. Kalu. Pomyślmy, Kalu pochodzi z Nigerii. A jednak pozwalają wygrywać, tak jest. No nie najlepiej. Akurat stąd? Ciekawe. Już mocniejsze prowadzenie, 6900 na koncie. Za nimi 1200 mniej mają niebiescy i 2400 na koncie zielonych. Trzy pytania do końca. Józef, pewnie się wyświetli zaraz, wiesz? Bo one suby się wyświetlają po czasie. O,
tym razem mamy ciekawostki. No, może być dobre, może być dobre, chociaż tu może być wszystko, wiesz, ja bym dużo nie szedł, bo 200 zł z konta, wiesz o co chodzi. W ciekawostkach może być wszystko, to jest problem. Ej, nie, dobre! Oni byli bardzo do tyłu! Ej! To było w dupę dobre, ty! Wszystko albo nic! Ty, to nie było złe, to nie było złe. A, dobra, to już odpadasz. W którym rzemiośle wykorzystywano to narzędzie? Odpowiadam na pytanie. Proszę. Co? Wydaje mi się, że to narzędzie używano w garbarstwie. Mistrzowie? Nie wiemy, ale chyba jest to dobra odpowiedź. W bednarstwie. Co to w dupę jest bednarstwo? Bednarstwo. Robienie beczek. Bednarstwo. Co? I używają tego serio? Do czego? Dobra, niech se używają. Narzędzie do strugania klepek peczek. Aha. A więc zieloni grali ryzykownie, wabank, nie udało się, musimy... Dobra próba, ale wypieprzajcie już. Bo mam pociąg z pieprzy do domu. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Niezłe bednarstwo na tym streamie, beka jak chuj. No ale o co ci teraz chodzi? O co ty się czepiasz? Ty wiedziałeś, co to jest bednarstwo? Ty w dupę nawet podstawówki nie skończyłeś, uspokój się! Chamie! Mamy dwie drużyny w grze, żółci mają na koncie 6600, niebiescy 3700, a w puli do następnego pytania przechodzi 4700 zł, czyli spadek po zielonych. Dwie kategorie do końca tego etapu. Ej, dużo sianka w puli. No bo on jest milionerem, ale nie skończył podstawówki. Dlatego jest milionerem. Światowa muzyka rozrywkowa. Dobra, ja już bym... Nic bym nie szedł w to. Nie, chociaż jest 5K w puli, to trzeba. Patrz to, babank. Słuchaj niebieskich, babank. 3,5 ty. 3,5 to ma twój stary w pasie. Dobra, dawaj to pytanie. Światowa muzyka roz... Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bednarstwo to robienie beczek i mówię, że jest beka, że dymy, a ty się plujesz jak stare. Prześcieradło mam cię wyjaśnić? Przychodzę tu ładnie, donatę daję, a ty wyzywasz. Nie, nie. Potem skomentowałem, co miałem na myśli, że nie skończyłeś podstawówki, dlatego jesteś milionerem. Gdybyś poszedł w edukację, klepałbyś biedę. Rozumiesz, to był komplement dla inteligentnych. Dziękuję bardzo. A ten donate poprzedni brzmiał ironicznie bardzo. Ale to może dlatego, że Iwona tak czytała. Widziałeś Black Blue? Oglądałeś to już? Nie, serio się pytam teraz. Skąd ty to w dupę wiedziałeś? A, bo kochasz bluesa? No, to inna sprawa. Ale w sumie też mi się kojarzy, że jak dawałeś jakieś ludki, to właśnie z tego gatunku. No dobra, dobra, ufam. Wygrałbyś 10 koła. Tak więc niebiescy kończą grę niestety bez pieniędzy. Ty, oni nie odpowiedzieli chyba na... Nie, na jedno pytanie żółci odpowiedzieli. Zobacz, ile mamony będą mieli. Chłopie, oni będą... Japie, przecież to są bogowie gry, rozumiesz? Mówiłem ci. Ferdek, Norbi, Brodaty. Trzy filary. Mają na koncie 6400 zł. No i ta szmata tam. Dopisujemy im pulę za ostatnie pytanie, na które przeciwnicy nie udzielili odpowiedzi. A więc wchodzicie do finału z maksymalną możliwą kwotą 15000 zł. Tak, Fenix, dokładnie. Zbyt OP, zbyt OP.
15 koła, jedno pytanie odpowiedziane, ty. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Żółci mają najwyższą możliwą kwotę na wejście do finału, 15 tysięcy złotych. W przedostatnim programie mistrzowie mieli taką samą różnicę i ograli swoich przeciwników mistrzowie do zera. Biznes. Panie Zbigniewie, jak się będziecie bronić? Srak. Tak łatwo się nie poddamy, ale będziemy walczyć. Nie będziemy grać asekuracyjnie na pewno. Rozumiem. Witamy żółtych w finale. Co mistrzowie mogą powiedzieć o żółtych po pierwszym etapie? No widać, że są to dobrzy zawodnicy. Masz rację, Zak, nie wiem. A jeżeli jeszcze dostali taką przewagę na starcie, no to należy bardzo. On mi się z kimś kojarzy, a wam? Tylko z kim? Pytanie. 8600 różnic. Do tej pory nam sprzyjało szczęście. Mam nadzieję, że nie odeszło za daleko. Ale żeby wygrać, znowu będzie pan się musiał ostro napracować. Bardzo. Grabowski. Witamy mistrzów w finale. Bonus BGC. Mamy przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii nie wiem, może ojciec jego. Ta drużyna, która wygrywa licytację, podobnie jak w pierwszym etapie, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowiada prawidłowo, wygrywa pieniądze z puli pytania. Ale jeżeli odpowiada błędnie, dobra, wiemy, dawaj, przechodzą do puli pieprzysz. Następnego pytania. Drużyna, która po szóstym finałowym pytaniu będzie bogatsza, wygrywa program i zasiada w loży mistrzów w następnym. Ty niech w ogóle nie losuje atakują pytań żółci. Tylko tak po 200 zł dają? To wygrają, po prostu wygrają. Po 100 zł dawajcie do puli i nic nie róbcie. Jaki jest? Historia powszechna. O kurde, w dupa, ty, może być trudna. Rozpoczynam licytację. Po stówce tylko dawajcie. Złotych z konta każdej drużyny i ta. Słucham pan. 1500 mistrzowie. Pas, pas. Co ty robisz? Ci brodę z gole, jak źle odpowiesz, szmato. Ja, już 12 kafli mają. Co za debil. On myślał, że ich zblokuje, bo dał 6200. A zblokował to ze stareką w drzwiach. Gruby frajer. Jakieś pytanie, tak, proszę bardzo. Tak, bo tam chyba, jeżeli ja dałem 6200, a to była blokada chyba. Nie, 6400 byłaby blokada. Pomylił się panu 200 zł. Co za debil. I to wykorzystał pan Mieczysław, który zagrał wabank, już nie ma wyjścia i dzięki temu, jeżeli odpowiedzą mistrzowie prawidłowo, yeah, to będą mieli aż 12 600 zł i w ten sposób... Raczej winek dla mistrzów, ty. Straciłem wiarę w żółtków. Przed chwilą była 8600. Sprężamy się, cisza. Sprężamy się. Pod przydomkiem przeszła do historii Maria Tudor, przyrodnia siostra Elżbiety I. Magdalena Maria Monika, coś takiego było. Nie, to nie wiesz, ja też nie mam. No, mówię ci, jest takie. Jest coś takiego. Mnie się też tak kojarzy, że to krwawa była. Albo bez. Krwawa Mary? To na YouTubie jest Magdalena Maria Monika? To krwawa, to taki, no, tak jak dziewica. To coś takiego, krwawa. Dobrze. Mistrzowie odpowiadają, odpowiada jak zwykle nasz super ekspert z historii, Marcin. Według nas Maria Tudor występowała pod przydomkiem Krwawa. Tak jest! Dobra. Żółci lecą. A, szkoda gadać, ty. Brodaty nie umie zablokować. I się ogól potem. Zagrywka w debil pieprzony, kurzu mnie. Na koncie mistrzów 12, no, grał 600 zł, a jeszcze przez chwilę tak mocno prowadzili żółci. Żółci mają na koncie teraz 8800. Brodaty się dało ograć jak frajer. Co z tym robić? 5 kategorii do końca gry. Rafinister, bo chciał, wiesz, pokazać, jaką ma przewagę psychologiczną nad przeciwnikiem. Dlatego tak rozwinął wypowiedź, żeby zastraszyć inteligencją. Anatomia. Ale easy, człowieku. To jest najprostsza kategoria. Ja wszystko wiem o anatomii. Wszystko. Dawaj jakieś proste. Rozpoczynam czy trudne. Biorę po 200 zł z konta każdy. Go, żółtki. Odrób to. Bajtuj, bajtuj, bajtuj. Bajtuj, bajtuj. Co ty robisz? Nie wiem, ten brodaty robotnik z PRL-u frajer. Jak pralka była do wygrania, szmata by al inszedł. Pieprzony debil.
Ja pierdziele, mnie wkurza ten brudaty. Siema, wielkie wejście na streama, dawaj specjal. Dziękuję bardzo, specjal na 6 miesięcy. Chłopie, ja na rok ludziom specjalu nawet nie robię. Poczekaj, jeszcze 10. Mięsień ekstensor. Co? Jaką inną nazwę nosi mięsień ekstensor? Poczekaj, to jest proste jak nie wiem. Nie wiem. To znaczy rozszerzający ekstensor. Czy to będzie biceps? Nie, to raczej mięsień dwugłowy. To jest dwugłowy, to jest biceps. To są mięśnie szkieletowe. Ekstensor. Są poprzecznie brzuszkowane i płaskie, co? Cicho. Nie, bo to jeżeli to jest, jeżeli to mówisz, że to jest ten rozszerzający. No tak, tylko 500 zł przegra ty. Pasować, ale ja umówię fizowaty, żeby dawali 200-300 zł do puli i nie szli dalej, udawaliby, że nie wiedzą. Jaka moja odpowiedź? Mięsień ekstensor. Poczekaj, on podpowiedź bierze. Czy możemy dostać podpowiedź? O, poczekamy. 300 zł. Proszę bardzo. Zginacz, zwieracz. Napinacz, iluj. Prostownik. Tak jak ty w dupę z czatu, napinaczu zapieprzony. Ekstensorze zapieprzony. Oczywiście nie mówię tutaj do ciebie o konkretnie. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co za debil z tego brodacza, nie dość, że musi odrobić to, co stracił, to jeszcze kurwa. No, wykłada trochę kaski i pas XD ustawione, to jak chuj nie. Jest jebać ten program, elo. Po prostu pralki nie ma do wygrania i chłop się pogubił, rozumiesz? On myślał, że do innego programu idzie. Myślał, że idzie do koło fortuny, wygra w dupę z lewo zmywak, wróci i żona się będzie cieszyć. Rozumiesz? On nie wie, co są pieniądze, w innych czasach żyje. Nie no, napinacz. Musi przebić fizowaty? A nie wiem właśnie, ciekawy jestem. Ale żeby to było na 100%, może jeżeli... Może, jeżeli tak jest, to lipa. Dobrze, zaraz. Mistrzowie odpowiadają, nie mamy pewności. Kamila sugeruje, że to może być ta odpowiedź i bardzo proszę, słuchaj. Prostownik. I dobrze sugeruje, tak jest! To Jalko, jestem napinacz w takim razie, frajer taki. Ale dobra, przyjmę to na klatę. Tylko 800 zł, luj. Co to jest? Co ciekawe, tutaj właściwie żółci zrezygnowali z walki o te pytania. Tak naprawdę to żółci tu powinni grać no metodą pana Mieczysława. Mistrzowie mają 12 600 zł. 8,5 tysiąca. Dobra, brodaty frajer, on tak przegra, mówię ci. Pa, on teraz się tak zbłaźni, strzelam. Wejdzie za 1000 i spasuje jak debil, zobaczysz. Mówię ci, coś takiego odpieprzy fest. Na pewno, bo to jest frajer. O. Chemia. Chemia. Bo myślałem, że czarna skrzynia będzie. Alin wejdzie. Alino 200 zł, może. Po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham propozycji. 300 żółci. 400 mistrzowie. 400 mistrzowie. Czemu się brodaty debil... 400 po raz trzeci. Co za w dupę debil? Co ten brodaty robi? On wie, o czym jest ten program? Ja pierdzielę, no nie mogę. 700 zł w puli. Mistrzowie cały czas, no, po kilkaset złotych, ale zwiększają jednak swoją przewagę nad żółtymi. Niszczą ich, chciałeś powiedzieć, Ibisz. Pod jaką inną nazwą znany jest fenol? Nie mam pojęcia. Estry? Ale teraz nie wiem, czy S. Bo to są. To są te pachnące. To są te pachnące. Może perfumy. Nie, nic
Nie, nasycony. Tego to nie. Metal podpowiedź. Panie Krzysztofie, możemy jeszcze raz podpowiedź dostać? Za 300. Za 300? Weźmiemy. Nie kuć. Dobry, Kamilka. Weźmiemy. Nie kuć się z panem. Nie. Tam. A, coś będziemy targować. Proszę bardzo, to pokażę wszystko. Nie kuć. Karbit. Karbol. Kalomel. Korbol. Co to się dzieje? Co za odpowiedzi? Karbol czy karbit? Nie, karbol. Karbol. Skąd ktoś miał to wiedzieć, ty? Karbol, nie, w ogóle korbola, w ogóle nie kojarzę. To brzmi jak imiona jakieś greckie. No dobra, to odpowiadasz. Dobra, nieważne. Mistrzowie znowu spróbują odpowiadać. Kamila sugeruje, że to może być dobra odpowiedź. Karbol mówicie? Znaczy, no sugeruje. Mam nadzieję, że to będzie dobra odpowiedź. Karbol. I znowu dobrze sugeruje. Tak jest. No to trochę na plus, wiadomo. Ważne, że tyrają w dupę brodatego, ty. I Norbiego. 700 zł trafia na konto drużyny mistrzów, którzy systematycznie bogacą się o niewielkie kwoty. Niewielkie w dwóch ostatnich pytaniach, no bo wcześniej to była ogromna kwota. 12600 na koncie mistrzów, 8200 na koncie żółtych i konto żółtych cały czas dokładnie gazet, ale po brodatego. Pamiętają państwo, mieli aż 15 000 zł. Przypominaj im, jeszcze żeby psycha im bardziej siadła. Ale im na psychę wchodzi i wisz, ja pierdzie. Czarna skrzynia. Brodaty Alin pójdzie, mówię ci. Zawartość czarnej tak skrzyni zawsze jest tajemnicą. Różne rzeczy tam bywały. Od ogórków, czterech na przykład kiszonych, do czterech motocykli marki Harley, do czterech samochodów osobowych, to znaczy kluczyków, no to nie jest samochodów. Co jest dzisiaj? Tego nie wiemy. Czarną skrzynię licytujemy, tak jak pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. Babak! 300 mistrzowie. 300 mistrzowie. Ale on ściana brodatego, ty. Ale disrespect. 1000 mistrzowie. 1100. 1100 żółci. 2000 mistrzowie. Dwa po raz drugi. Za dwójkę sprzedał brodaty? Nie, no brodaty jest frajerem, ty. On jest frajerem. On jest frajerem, no. Nie ma nic więcej do powiedzenia, no. To jest frajer. Chcą za wszelką cenę kupić. Raz tylko nie kupili i wtedy było tam 15 000 zł i kluczyki do czterech motocykli marki Harley. Wtedy co nie kupili? Ale nie kupili, bo byli biedniejsi od przeciwników i chcieli wygrać program. Tak. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Przekonamy się po zakończeniu finału. Poprzedni ogórek nam bardzo smakował. Dobre, a, dobra. Czyli ogórka, to dobre, pamiętaliśmy. Ja też się załapałem na kawałek. I bisz nawet kawałek zjadł? Tak więc trzy pytania zostały na... Tajemnica młodości, ty, ogórki. I do otwarcia czarnej skrzyni. Co się wydarzy dalej, zobaczymy. Programu. Bezdomny do wywalenia daje 1100, żeby po 2000 odpuścić. Wiesz, no jest jednak bezdomny, tak jak zaznaczyłeś, także... Oglądacie Awanturo Kasę, finał naszej gry, którego początek był niezwykły, mianowicie żółci mieli aż 15 000 na koncie, teraz ich kasa stopniowo topnieje, mają już tylko 7100. Ty to oni chyba w ogóle stracili te pieniądze, które licytowali, tak? Czyli oni te kasę 1100 jeszcze stracili? Ja pierdzielę! Ten brodaty to jest taki frajer! Nie, no nie wierzę w to, co się tu dzieje. Mistrzowie zaczynali mając 8600 mniej niż żółci, a teraz mocno prowadzą. Myślałem, że tak jak w pytaniach to jest. Znaczy nie, no wtedy do puli idzie. Myślałem, że im cofnie po prostu. Bo tu nie ma żadnej puli. Po prostu kto da więcej i tyle. Motoryzacja. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu! 4000 rzuci! A jakie jest pytanie, bo... Aluj! 4000 właśnie... Nie wie... On zabrał 4000 właśnie temu brodatemu debilowi, kumasz? ...100 zł w puli.
Jeżeli mistrzowie źle odpowiedzą na to pytanie, to będą prowadzili tylko o 400 zł. Będą mieli jedyne 3,5 tysiąca na koncie. Skupiamy się, myślimy na spokojnie. Oto pytanie. Ale rady. Jaką nazwę nosiła pierwsza polska fabryka produkująca motocykle od 1929 roku? No ten dziad to pewnie to przeżył, to niech powie po prostu. Z pamięci. Pierwsza polska fabryka. SPX w kompany? SK chyba, tak, czy nie było? Jest Junaki jeszcze, nie, jakieś wcześniej były, nie? Romet? Sprawdzaliście? Tu komunikacyjnego? Ja nie wiem. Co? To ja w takim razie zrywam. Nie. Dziękuję, że to było wytwórnia sprzętu komunikacyjnego, był SK. Dziadu! No to przegra, jak wy mówicie co innego. Mistrzowie spróbują odpowiedzieć, dobrze, bo pytanie jest bardzo trudne. Nikt nas raczej nie kojarzy. Mnie się skojarzyło to z nazwą taką WSK. Żółci? Nie, nie znamy. Lech. Lech? I tyle? Dupę Lech? Więc sytuacja jest bardzo ciekawa i dramatyczna. W puli zostaje do następnego pytania 11 100 zł. Mistrzowie mają na koncie. Gdzie Izak? 3,5 tysiąca. Jeżeli Lech, 3100 zł, no to Izak u góry. No dzięki tej sytuacji żółci mają szansę. No bo Lech się musi zająć robotą, tak, to u Izaka. No być może decydujące... Wabank będzie. Film światowy. Będzie wabank. Teraz kto pierwszy powie wabank, panowie, no. Biorę po 200 zł. Panie, kto ci tak zrobił? Drużyny. Mam już w puli 11,5 tysiąca. Teraz żółci mają 2900, a mistrzowie 3300 zł. I słaba dół. 300! Czemu czarny krzyknął 300? Według mnie było 300 najpierw. A, bo chciał zablokować. Artykułowany dźwięk, co miało znaczyć wabank, ale na wszelki wypadek sprawdźmy, jak to było, bo to jest bardzo ważny moment. Czysto powiedział? Czysto może, żeby szybciej. Powiedział czysto chyba, żeby szybciej było. A więc widzieliśmy wyraźnie. Teraz kogo udupią? Luis Brodatym, ty! Dobra, dziadu, jak ty i tak prawie w grobie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. U Black Blue ospierdalaj Specsfinger. Dziękuję bardzo. 14 400 w puli tego jednego pytania. Tylko powiem żółtym, że film światowy to jest, no do tej pory, pechowa kategoria dla mistrzów. Nie, tak źle nie było. Raz na trzy pytania odpowiedzieliśmy. Tak. Dobra, ważne. I znowu pytamy o aktora. Jak brzmi nazwisko twórcy głównej roli w filmie Greystock, legenda Tarzana, władcy małp? Nie, ja nie wiem. Ja o tym myślę, ale to słuchaj, ja nie wiem. Czy to jest ten okres? Czy tam można w tym pytaniu wpisać na przykład, że można się dowiedzieć z jaki rok produkcji tego filmu? Ma pan tytuł, panie Mieczysławie. No. Było kilka takich filmów. Ale i pod takim tytułem. Czy ktoś podobał jeszcze i właśnie, nie wiem, czy ten Greystock nie był z lat 90. Tak, to jest ten nowszy, Tylko kto tam występował? To jest ten nowszy. Kurde, ja nawet widzę tego człowieka przed sobą, ja nie mam pojęcia, kto to jest. Może go narysuj. No i znowu nie wiem. Nie mam pojęcia. Lat 90. nowszy. Wygląda na to, że to będzie, no nie mam przekonania, ale odpowiadamy Weissmiller. Pechowa kategoria dla mistrzów. Co by powiedzieli żółci? Żółci uważają, że jest to Christopher Lambert. Tak jest. Tak?
Ty, ale oni mają jeszcze szansę krzyknąć wabank. Poczekaj. Oni mają szansę krzyknąć wabank. Mają 200 zł na koncie. Dobrze, że stary nie krzyknął wabank, bo chyba jeszcze ma 200 zł. Ty. Czy 300. Jeżeli ma 200, to nie krzyknie nic, bo jak. A więc tak. 14. Ma 400. Ty, może krzyknie wabank. 1400 zł przechodzi do puli ostatniego pytania. Prowadzą żółci, mają 2900 na koncie. Mistrzowie mają jedyne 400 zł. Nie no, liczę na czarnych, bo brodaty to frajer, jak wygra to... Umożliwia im jeszcze dalszą grę. Losuje ostatnią kategorię w finale. Jak wygra żółty? I to są jakieś ostatnie odcinki tego programu, więc jak żółci wygrali, prawdopodobnie wygrają. Bo ten program się potem skończył przez tego debila brodatego. Polski. Bo nie mogli ludzie tego znieść. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. W puli mam już 14. Pa, jak się czaj, ty! Nie jestem w stanie powiedzieć, który z panów był pierwszy. Znowu musimy sprawdzić, jak to było. Ty, wabank było szybsze według mnie. Minimalnie. O jedną klatkę szybsi byli mistrzowie wabank. To prawda, Ibisz. Bardzo mądrze powiedziałeś pieprzyć frajerów żółtych. Teraz wędzamy się. Natomiast kapitan żółtych krzyknął coś nieokreślonego. 500. Domyślaliśmy się, że to 500, ale to brzmiało zupełnie inaczej. Tak pan szybko krzyknął, ale jednak mistrzowie byli. Ciśnij go dalej, frajera. Dobrze, Ibisz. 15 tysięcy złotych. Tylko nie za bardzo go ciśnij, żebyś w gówno nie wdepnął. To będziemy mieli nowych mistrzów awantury o kasę. Film polski. Kto wcielił się w rolę Petroniusza w filmie Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza? No to już chyba end. Nie oglądałem. Na pewno? No? Bo ja nie oglądałem. Ostatnio leciało. Linda? No tak zapisali, ale kto? Tomasz Karolak? Kamila. Tak, Kamila. Mistrzowie odpowiadają, ja wprawdzie przykro przyznać, ale nie oglądałem filmu, ale młodzież twierdzi, że oglądała. Kamila jako ekspert od filmu odpowie. No dobrze. Mam nadzieję, że jest to Bogusław Linda. Tak jest! Ja pier... Ale dobrze! Dobrze, żółty przegrał, frajer! Boguś Linda uratował, ty no. Co ona robi, ty? Spokój się, Menelico. Tak więc najpierw podsumowanie, potem czarna skrzynia. Żółci zaczynali z kwotą 15 tysięcy złotych i potem... Dzięki dobrej grze. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Właśnie wstałeś? Bali 2 wpłacił 5 zł. Siema, jak dzień mija, brodaty. Ja se właśnie wstałem, patrzę, a tu streamek u ciebie. Mówię, kurcze pieczone, wbijam oglądać. Dziękuję bardzo, kurcze pieczone, no to gitara, dziękuję bardzo. Witacją pana Mieczysława. Dzięki, no dzięki. No niestety wyciągnęli z was pieniądze i kończycie grę mając 2700 zł. No na maszynkę będziesz miał. Ta w ogóle powiedziała chociaż jedno słowo? No tylko siedziała tego. Chodź, bo nie ma czwartego do po... A ja nic nie umiem. Chodź, szmato, zamknij mordę. Usiądziesz, będziesz siedzieć. Rozumiesz? Zamknij ten łeb i chodź z nami. Natomiast pewnie ja strzelam, że nawet z ulicy ją wzięli. Gdzieś tam pod programem. Stała pod studiem, paliła peta z chodnika. Podniosła z chodnika. Pali tego peta. Ty, szmato, chcesz takie dwa dostać za program? Mówię ci, że tak było, no. Menelica nie ma pewnie dwóch przednich zębów i dlatego nawet ryja nie otwiera. To rewelacja wygrana.
mogę! O kurde! Przepraszam za patologię, którą szerzę. Ej, a co było w skrzynce? O kurde. Przepraszam bardzo. To dobrze brzmi, pani Kamilo, tak? Super. Kupiliście również czarną skrzynię za... Tak. Zapomnieliśmy zrobić. Za 2000 tego wszystkiego. Złotych. No. I cóż tam mamy? Ostatnio mieliście... Ogórek. Ogórek. A teraz? Koperta. O, to już lepiej. A w kopercie jest... Ogórek. Pamiątkowa złotówka. To ogórek więcej chyba warto. Złotówkę poprosimy. No, na pamiątkę bierzemy. Widzi pan, że tak nie daje, tak? Tak, już tak spodobałem. I byś chciał zabrać, ty. Przechodnia co miesiąc i u innego będzie leżała. A przelewem nie może być? Proszę? Przelewem nie może być? Nie, oryginalna. Chcemy mieć oryginalną, panie Krzysztofie. Kupimy taką gablotkę. Dobrze. Powiesimy ją na ścianie i będzie coraz na innej ścianie wisiała. No dobrze, to dostaniecie tą złotówkę razem z drugą kopertą, którą mam w skrzyni. A, o kurde! Ale on buduje napięcie, to jest geniusz. Dlatego on to prowadził. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bedi 2 wpłacił 5 zł. No padaka w chuj kek. Dziękuję bardzo. Ale o co ci chodzi? Tylko mówiłem swoją opinię na temat tej pani z programu, że według mnie była useless, rozumiesz? A 4 złotówek jeszcze nie mieliśmy, rzeczywiście. Żeby każdy mógł mieć pamiątkę. A w kopercie... Harley Davidson! No nie, ale lepiej niż złotówka. Czterek na jednym. Ty, a jakby wygrał brodaty tego Harley'a, on by wiedział co to jest? On by się pytał, gdzie pralka. Nie pyta, ty nowy model pralki, amerykański. Nie interesuje mnie tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Bedi 2 wpłacił 5 zł. O twój piękny atak śmiechu i... Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Szczęścia do czarnej skrzyni, ale dzisiaj ta zła pasta się przełamała, bo wygrali w programie 15 000 zł, a potem w czarnej skrzyni była złotówka. 15 zgon? No nie no, zarobili 15. Harley'a Davidsona, a więc w sumie w naszym programie wygrali 68 700 zł, ogórek kiszony, złotówka i Harley Davidson. No ładnie. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę